Radio Głos uskrzydla duszę. Konkurs Gwary Kociewskiej w Pelplinie to już bardzo dobra tradycja. O niej chcemy rozmawiać z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, panem Piotrem Łagą. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Czuje się pan dyrektor, że jest na Kociewiu, tak na co dzień? Tak, ja czuję, bo już tu mieszkam ponad 30 lat, chociaż niektórzy mi wypominają, że jestem z Kaszub. Jestem Kaszubą, który promuje kulturę kociewską. Ale tak już trochę czuć, tak, że to jest tyle lat, że to jest mój dom, moje miejsce do życia na ziemi, Kociewie. Chciałoby się, żeby mówili tak mieszkańcy tutaj Kociewia na co dzień językiem kociewskim. Jak to pan dyrektor Trudno widzi? Powiedzieć, chociaż wczoraj akurat też o tym rozmawialiśmy w Ośrodku Kultury, bo gościliśmy tak pana redaktora naczelnego takiego pisma, biuletynu Pomeranka, który pisze o sprawach społecznych, też o kulturze w ogóle Pomorza, ale też wiadomo i Kociewia. To tak w tych rozmowach wyszło, że no na co dzień nie ma tej gwary. I gdzieś pani Pajękowska-Kęsik też nieraz mówi, że no nie powinno się też na siłę młodych uczyć, żeby tak mówili dokładnie tak jak starsi, bo ten kociewski jest różny. Ale ważne, żeby jednak przypominać o tym, zachęcać ich do nauki tekstów kociewskich, żeby tą gwarę jednak cały czas podtrzymywać. Wiadomo, że jest trudniej, bo ta gwara jest w użyciu gdzieś w mniejszych społecznościach, głównie wiejskich. Ja znam tutaj chociażby z Lignów Szlacheckich, w innych miejscowości naszej gminy, rodziny, gdzie faktycznie używa się tak na co dzień, potocznie. To jest tak nieraz wymieszane, tak, gwara kociewska z językiem polskim, to jest takie naturalne, tak, ale te słowa, te zwroty, wyrażenia funkcjonują. Na szczęście jeszcze funkcjonują w takim codziennym obiegu, poza takimi konkursami, jakie organizujemy. W samym Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, no, można niejednokrotnie spotkać stroje kociewskie i ludzi tak ubranych i artystów. Tak, no, niedawno była ku temu okazja, był Światowy Dzień Kociewia. Nie w sam ten dzień, bo to jest 10 lutego, ale 13 lutego zorganizowaliśmy w Ośrodku Kultury takie warsztaty. Zaprosiliśmy grupy dzieci, młodzieży z naszych lokalnych szkół, placówek i przychodzili grupami i były takie stoiska, gdzie pokazywaliśmy, jak się gotuje, jak się na przykład pierze na tarce, balili, jak się kisi kapustę. Pokazaliśmy im też, jak się wyszywa, skubanie pierza było też, jak dzieci były zadziwione tym wszystkim. Ale te wszystkie stoiska obsługiwały właśnie panie z kół gospodyń miejskich w strojach kociewskich, tak? Przygrywała temu też nasza lokalna kapela Mudracio i Toto. To jest taki zespół, który od ponad roku dopiero działa, czyli to jest zespół, który zrodził się z byłych członków szkolnego zespołu Mudraci, który już działa bardzo długo, ponad 25 lat w naszej gminie. A teraz dorośli, którzy kiedyś tam grali, postanowili założyć zespół dorosłych. No i ten zespół jest i działa i przygrywał podczas tego wydarzenia. Jak pan dyrektor sądzi, to samo promowanie kultury regionu, czy to tylko takie ubarwienie uroczystości strojami regionalnymi, czy coś więcej dla społeczeństwa? Myślę, że nie. Oczywiście stroje są ważne, tak, występy, śpiew, konkursy gwary, ale to jest coś więcej, tak, bo my się w ten sposób też samiamy z miejscem, w którym się urodziliśmy, w którym żyjemy, w którym mieszkamy. I to jest bardzo istotne, bo trzeba mieć miejsce. Pan Bogdan Wiśniewski bardzo często przypomina o tym, że małe ojczyzny są właśnie w tych, żeby poczuć się, powiedzmy, Polakiem czy Europejczykiem, to najpierw trzeba poczuć swoją małą ojczyznę. Dla nas jest to Kociewie, tak? Dla innych ludzi to będą Kaszuby, czy Mazury, czy inne regiony. My akurat teraz w Ośrodku Kultury przygotowujemy taki projekt międzynarodowy w ramach programu Erasmus między regionem Piemontu a naszym Kociewie. I właśnie podkreślamy to, że tu właśnie ta tożsamość nasza, to rozumienie, to się właśnie rodzi w małych regionach, bo to, co wynosimy z domu, tak, z tradycji. I to jest bardzo ważne i chcemy to pielęgnować, ale też tym dzielić się, ubogacać się nawzajem. Także to jest bardzo istotne. To nie jest tylko ubarwianie, ale to jest coś, co nas kształtuje, tak? Nadaje pewien jakiś charakter naszemu życiu, to jak potem, jakie wartości wyznajemy, bo wraz z tą kulturą, to też wynosimy
mi pewne wartości. Już nie mówię o tych, no, dla nas to oczywiście są też światopogląd pewien, tak, ale też pewną kulturę bycia, rozumienia świata. To jest wszystko, wszystko jest z tym, uważam, związane, tak. To nie jest tylko takie ubarwianie. A oczywiście folklor jest barwny i to jest bardzo dobrze, że jest barwny, radosny i taki. Tego nam potrzeba być, tak? Często w tych codziennych. Ciekawy ten akcent z Piemonty. Może jeszcze zdążymy do tego wrócić. No na razie jest projekt. Mam nadzieję, że projekt będzie pozytywnie rozpatrzony. Jak będzie pozytywnie rozpatrzony, to od października tego roku będziemy go realizować. Świetnie. No to wracamy. Konkurs Gwary Kociewskiej. Kolejny raz w kwietniu, tak? Tak, tego 12 roku. Kwietnia. Próbowałem tak dokładnie poszukać, kiedy. Pytałem się naszego pracownika emeryta już teraz, pana Wiesława Świtałę, który jest bardzo związany z tym Kociewiem, z naszą gminą Pelplin. Przypomniał mi, że konkursy Gwary Kociewskiej, on też nie pamięta, trzeba by dokładnie poszukać, ale to już jest około 30 lat w Ośrodku Kultury, nieprzerwanie. To jeszcze były czasy, kiedy burmistrzem był Andrzej Stanuch za pierwszej kadencji, jeszcze przed kadencją pana Wojciecha Wankę. Czyli to około 95 roku, czyli można powiedzieć około 30 lat nieprzerwanie w Ośrodku Kultury organizowane są konkursy Gwary Kociewskiej. I one faktycznie zawsze cieszą się no, dużą frekwencją. Czasami jest troszkę mniej, a czasami jest bardzo, bardzo dużo. I bywało tak, że musieliśmy podzielić dwa równoległe przesłuchania zrobić w dwóch grupach, bo tak byśmy słuchali pewnie od rana do nocy. Bo było tak, że było 80-90 uczestników, a tak z reguły bywa 40-50-60. Właśnie, troszeczkę z regulaminu. Kto może być uczestnikiem tego konkursu także w tym roku? Zapraszamy od najmłodszych do najstarszych, do 100 lat albo jeszcze więcej, jak ktoś chce wystąpić. Regulamin przewiduje kilka kategorii. To są tak, dzieci przedszkolne i zerówek, uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, klas 4-6, potem 7-8 szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe. Także takie są kategorie i zapraszam oczywiście ze wszystkich placówek, nie tylko ze szkół, ale z ośrodków szkolno-wychowawczych, chociażby jak warsztaty terapii zajęciowej, czy środowisko dom samopomocy. Także przyjeżdżają też dorośli, chociaż i występują. To nie jest liczna grupa, bo najliczniejsze to są dzieci, te młodsze. I to jest piękne, jak one występują, takie małe szkraby w tych pięknych strojach kociewskich. I to nas bardzo cieszy. Także pojawiają się no, znane gadki, Kurunku, Kokoszce, czy tam jak na targ kobieta jechała. Ale są też nowe teksty. My zachęcamy, żeby jak ktoś już po raz kolejny występuje, to żeby jednak starał się no, przygotować nowy tekst. W konkursie ograniczyliśmy długość wypowiedzi do 3 minut. To ze względów technicznych, tak, bo niektórzy potrafią mówić 5 albo więcej minut, bo uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie tekstu. No ale to wtedy względów technicznych nie chcemy, żeby zbytnio się przedłużało, bo jednak dziecko występuje tą chwilę na scenie, a potem musi parę godzin gdzieś czekać, żeby wysłuchać wszystkich i czekać na werdykt. Niecierpliwi się. No ale taki jest charakter konkursów. Teksty pojawiają się tych znanych już klasyków, jeżeli chodzi o Kociewie, chyba najczęściej, tak? Tak, one się powtarzają, pewnie i pani Rulińskiej, i innych tutaj z regionu, ale no pewnie są też jakieś nowe, tak? To już nie jestem regionalistą, ale regionaliści i tu naprawdę wielki ukłon dla wszystkich nauczycieli z placówek, którzy naprawdę świetną robotę robią, przygotowują dzieci i młodzież do występów. No, chcę zaznaczyć, że jest to konkurs rejonowy, tak, dla powiatu tczewskiego. Potem laureaci tego konkursu, zachęcamy ich, żeby wzięli udział w konkursie Gwary Kociewskiej, który jest w Starogardzie Gdańskim, który ma taki zasięg, uważamy, że to jest taki już wtedy zasięg większy, ogólnokociewski. Jak ktoś już w Starogardzie wygra, to jest, można powiedzieć, no, najlepszym takim kociewiakiem Gwarzy Kociewskiej na Kociewiu, tak. Także no, nas przyjeżdżają nie tylko z gminy Pelplin, ale też z powiatu tczewskiego, czyli tu z okolicy. Co najczęściej się ocenia podczas tego konkursu? Tak. Czego muszą, w czym się szczególnie wydoskonalić występujący? Tak, no oceniamy, tak jak powiedziałem, pamięciowe opanowanie tekstu. Oczywiście jury, do którego zapraszamy regionalistów, chociażby znaną panią Mirosławę Meller.
ocenia no, jakość tej gadki, tej gwary kociewskiej, tak? Mm. Czy poprawne zwroty są, słowa wypowiedziane odpowiednio, specyficzne kociewskie, to też jest ważne. No i taki całościowy wyraz artystyczny, mm-hmm. tak? Jak dzieci prezentują się na scenie. Czy stoi tam, tylko gdzieś tam mówi cicho, mm-hmm. ale też ważne, żeby pięknie to zaprezentowało, żeby był taki po prostu też występ. Mm-hmm. Dlatego też niektóre dzieci, czy występujący, no ubierają się pięknie, mają czasami rekwizyty jakieś, jak tam mówią o pracach polu na przykład, to coś tam biorą. Albo jak tam gdzieś niby jadą na zakupy, to mają koszyk z jakimiś zakupami. To tak ubarwia całość, ale najważniejsza jest ta, powiedzmy, gadka i ten ogólny wyraz artystyczny. Tak? Dzieci, młodzież i rzeczywiście starsi się zdarzają. Tak, bo... tak. Młodzież też, młodzieży mało jest. No to tak może już i starsi, tym jest ich mniej do takich występów, ale dużo dzieci przedszkolnych z tych klas młodszych, 1, 3, 4, 6, tak? A starsze też są, tak? Dorośli też. No właśnie, osób, gdyby chcieli dorośli, mogą się zgłosić. Mogą, jak najbardziej zachęcamy. Mhm. Co roku parę osób dorosłych też jest. Chociażby Beata Górska występowała, też znana w Pelplinie, która zajmuje się promowaniem kociewia. No, jeżeli nie jest opiekunką tam jakiejś innej grupy, tak? Ale też były osoby z różnych placówek dorosłe, także zachęcamy dorosłych. Może ksiądz dyrektor się da zgłosić. Albo po prostu słuchaczy, radia tak. głos. No właśnie, dlatego o tym mówimy. Jak terminowo wygląda to, panie dyrektorze? Do kiedy zgłoszenia? Tak, cała informacja jest na naszej stronie internetowej. Jeżeli ktoś tam ma problem z internetem, to może przyjść do nas do Ośrodka Kultury, wręczymy mu regulamin i trzeba wypełnić taką kartę zgłoszenia do 5 kwietnia, do godziny 15. Trzeba do nas dostarczyć, albo po prostu wystarczy przesłać mailowo. My wtedy mamy Piątek chyba, przepraszam, po świętach wielkanocnych. Tak, to już jest po świętach wielkanocnych. Tak. Mm-hmm. Czyli tak tydzień przed, żebyśmy wiedzieli, jak się przygotować organizacyjnie, bo jak będzie bardzo dużo osób, to spróbujemy zrobić przesłuchanie. Ile kuchów na piec. Ile kucha na piec, tak. Oczywiście przewidujemy poczęstunek, będzie kuch kociewski, zazwyczaj też jest jeszcze chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym. To wszystkim bardzo smakuje. To jest prawdziwe święto, takie naprawdę wtedy w Miejskim Ośrodku Kultury Święto Kociewia. Tak, jest, bo jest barwnie, kolorowo. Potem jak uczestnicy czekają na werdykt, to staramy się, żeby jakoś czas zagospodarować. Nieraz jest występ zespołu. Zresztą dzieci potem jakoś się organizują i sobie same trochę śpiewają, tańczą, żeby ten czas oczekiwania na werdykt no, jakoś dobrze im upłynął. No jest to konkurs, trzeba pamiętać, tak? Dla niektórych uczestników, szczególnie tych młodszych, to nieraz bywa trudne, no bo nastawią się, że tak pięknie się wyuczyli, a no nie uda się zdobyć pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca. My to zawsze podkreślamy, że sukcesem jest to, że już startują. To już naprawdę jest wielka sprawa, że ktoś nauczył się tekstu kociewskiego i wystąpił publicznie przed no, audytorium na sali, bo to już dla mniejszych może być pewien też stres, tak? Wyzwanie. Jest pełna sala osób, patrzą się, stoi na scenie światła i teraz musi mówić. Także podkreślamy to, że naprawdę to jest sukces wszystkich, którzy występują. No, ale nie chcemy od tej formuły konkursowej odstąpić. Taka tradycja. To też mobilizuje do wysiłku większego, bo gdyby to był tylko przegląd, no to może by tak nie było. Tak, to jest mobilizacja, że jednak trzeba naprawdę wznieść się na wyżyny swoich możliwości, żeby wygrać. Oczywiście jest to zawsze subiektywna ocena, tak, jury. Podejrzewam, gdyby było inne jury, to może byłyby inne oceny. No my jako organizatorzy, czy jako kadra Ośrodka Kultury naprawdę nie mamy na to wpływu i nigdy nie ingerujemy w werdykt jury. Ale chyba najważniejsze, że to jest wspólna taka no, zabawa. Dokładnie, tak. Promocja. Promocja kociewia, tak. Kociewia. Czy może każdy przyjść i być obserwatorem? Tak, zachęcamy. Na co prawda jest to w godzinach takich, powiedzmy, do południa, bo to jest związane z tym, no, żeby jednak dzieci mogły przyjechać pod opieką nauczycieli, ale cały przegląd, cały konkurs ma charakter otwarty, także wszyscy, którzy mogą, nie mają
pracę, szczególnie seniorzy, to zapraszamy, mogą przyjść, zobaczyć, jak ich wnuki występują, jak powiedzmy sąsiedztwa dzieci pięknie prezentują Gwarę Kociewską, naszą Gwarę Kociewską. A więc reasumując, serdecznie zapraszamy, możliwe, że już 30. konkurs Gwary Kociewskiej. Postaram się to sprawdzić, bo może się okaże, że to będzie w tym roku albo przyszłym jubileusz, tak? Także wyzwanie, jak rozmawiałem z panem Wiesławem, to też o tym pomyślałem, że musimy to dokładnie odszukać, który to był rok, bo to byłoby warte podkreślenia. Tak, Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie zaprasza zgłoszenia do 5 kwietnia. A sam konkurs 12 kwietnia od godziny 9 rozpoczynamy przesłania dla kategorii 1, pierwszej i drugiej, czyli te dzieci młodsze, dzieci ze szkół podstawowych młodsze, a o 11:30 starsze dzieci, młodzież i dorosłych. Świetnie. Zapraszamy serdecznie, bardzo się cieszymy. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, pan Piotr Łaga, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, zapraszamy. Do zobaczenia.